Szanowni Państwo, 7 dzień kwietnia zbliża się nieubłaganie, czyli dzień wyborów samorządowych. W Świnoujściu będą miały one historyczny wymiar, bo po raz pierwszy na liście kandydatów na prezydenta nie będzie pana Janusza Żmurkiewicza, ale za to będzie osoba, którą on popiera, a tą osobą jest pani Dorota Kąkolewska, czyli kandydatka Platformy Obywatelskiej na prezydenta miasta Świnoujście. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Panie Redaktorze. Nie wiem, czy Pani pamięta taką sytuację, ale jak Pani przed laty chyba była w Nowoczesnej, to Ryszard Petru przyjechał do Świnoujścia i tak Panią na jednej konferencji chyba przywitał, zamiast Pani prezes powiedział Pani prezydent. Czy to przejęzyczenie wtedy sprawiło, że Pani pomyślała o tym, żeby kandydować na prezydenta Świnoujścia? Nie, myślę, że wtedy to był taki lapsus słowny, z czego słynął Ryszard Petru i nie przywiązałam do tego żadnej wagi. W związku z czym dzisiejszy mój start oczywiście z Koalicji Obywatelskiej, nie z samej Platformy, bo jestem akurat kandydatem Koalicji Obywatelskiej, jest po prostu wyborem przemyślanym, głęboko przeanalizowanym, ponieważ wcześniej wiedziałam, że w którymś momencie będzie taka sytuacja, że pan Janusz Żmurkiewicz powie dosyć, albo po prostu będzie sytuacja, w której po prostu będzie już po drugiej kadencji, a mamy przepisy ograniczające kadencyjności prezydentów i burmistrzów miast, więc rozważałam taką możliwość. Oczywiście jakby licząc się z tym, że może być różnie, ale rzeczywiście ta moja kwestia kandydowania jest kwestią przemyślaną. A to prawda, że już to jest kwestia taka od kilku lat, że Pani już o tym myślała, bo z takim stwierdzeniem gdzieś spotkałem się na tak zwanym mieście, że już tak takie głosy chodzą, że to nie jest decyzja sprzed ostatnich kilku miesięcy, tylko już od jakiegoś czasu Pani planowała taką. Nie wiem, czy to akurat kilka lat, no może akurat to jest taka odległość dosyć duża. Kilka lat to przynajmniej powinno być 2 lub 3, tak? Natomiast jakby dojrzewałam do tego, że w mieście, czy chciałabym pracować w samorządzie i być może mieć wpływ na to, co się będzie w mieście działo. Zresztą taki krótki epizod bycia sekretarzem miasta również miałam i wtedy wiedziałam, że ta droga samorządowa, wpływ na to, co się będzie działo w tym mieście, być może będzie przede mną. No niestety COVID spowodował, że moja poprzedniczka musiała odejść ze szpitala, ponieważ no, stało się tak, że nie była w stanie sprostać zadaniu i pan prezydent zmienił decyzję co do prezesa zarządu, prosząc mnie oczywiście, żebym na to stanowisko powróciła i ja kiedyś odchodząc ze szpitala też mówiłam swojej załodze, że jeżeli będzie taka sytuacja podbramkowa i stanie się tak, że trzeba będzie podjąć trudne działania, to był przecież bardzo trudny moment, tak, ponieważ wtedy wszyscy jeszcze byliśmy dosyć przerażeni tym, że mamy pandemię. No i podjęłam się, że wrócę i ta moja droga, powiedzmy, w samym samorządzie była dosyć krótka. Ale rozważałam oczywiście samą strategię, którą napisałam dla miasta Świnoujścia, która myślę, że też w jakiś sposób przekonała również Koalicję Obywatelską do tego, że jestem ich kandydatem. Spowodowała, że no podjęłam się tej próby. Zobaczymy, jaki będzie efekt. Liczę na to, że mieszkańcy też będą chcieli mieć prezydenta, który rzeczowo zna się na tym, co się dzieje w mieście, zna przepisy prawa. Jestem osobą, która raczej stara się realizować zadania dosyć trudne, ponieważ decydując się w ogóle na zmianę swojej kariery zawodowej z takiej działalności w administracji rządowej na samorząd, poszłam do dosyć trudnego zakładu, bo to był zakład gospodarki mieszkaniowej i wtedy udało mi się zostać zastępcą dyrektora w takim momencie, kiedy okazało się, że zakład no, musi ulec takiej dosyć dużej przemianie i organizacyjnej i przemianie związanej z tworzeniem wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. To było bardzo duże przedsięwzięcie. Udało się to przedsięwzięcie zrealizować. Wiele trudnych projektów też tam zostało zrealizowanych i przygotowany był zakład do tego, żeby powoli zmierzać do przekształcenia w spółkę prawa handlowego. I kiedy okazało się, że szpital pozostał w takim trudnej sytuacji, bo prezes zarządu, który odchodził wtedy, okazało się, że już nie ma pomysłu na ten szpital, to zostałam zapytana, czy nie złożyłabym dokumentów konkursowych, ponieważ jeżeli poradziłam sobie z mniejszym zakładem, ale o większych problemach również, czy tu nie byłabym w stanie poprowadzić takiego zakładu, jeżeli moi konkurenci nie będą mieli lepszego planu niż ja.
i wtedy podjęłam się też tego zadania. Jak widać, jestem 7 lat prezesem zarządu z taką przerwą tą 8-miesięczną, bo 7 lat pełnych i odchodząc teraz w kwietniu, kiedy będzie zgromadzenie zwyczajne wspólników, będzie dokładnie 7 lat i 4 miesiące, bo tak to będzie wyglądało. Wydaje mi się, że sprostałam temu, co się działo w naszym mieście. Zostałam szpital z załogą dosyć skłóconą, taką podzieloną z uwagi na to, że była tam kwestia i wynagrodzeń, które zostały wcześniej zabrane, i kwestia związana z takim niedofinansowaniem wielu obszarów. Poradni było tylko kilka, ale okazało się, że spotkałam tam bardzo, bardzo dobrych ludzi, wspaniałych ludzi, którzy potrafią ze sobą pracować, potrafią współpracować przede wszystkim. I jak pokazało im się, że możemy to zrobić razem, możemy to zrobić lepiej, to podjęli się tego i udało się przekonać też i prezydenta miasta, żeby powrócił do wynagrodzeń, które wcześniej zostały im zabrane. Udało się również pokazać, że przy nakładach finansowych, które będą realizowane na szpital, które tak naprawdę będą miały wymiar dla mieszkańców naszego miasta, będziemy mogli po prostu czuć się bezpieczniej. I dzisiaj, kiedy zostawiam za chwilę spółkę w dobrej kondycji, bo zostawiam pieniądze na rachunku bankowym, a jak przychodziłam, to niestety rachunek był pusty, i to dużych pieniędzy w miarę, bo przed nami przecież remont i modernizacja gabinetów przy Armii Krajowej 8 i musiałam zabezpieczyć na to również środki. Zostawiam rozwinięte poradnie, 19 poradni. Zostałam kilka, zostawiam kilkanaście. Zostawiam szpital z wymienionym sprzętem w diagnostyce obrazowej, w endoskopii. Więc myślę, że po kilku realizowanych projektach, dzisiaj jeszcze za chwilę realizowane będą projekty budżetu obywatelskiego miękkie dla młodzieży, którą udało mi się przekonać, żebyśmy wspólnie taki projekt napisali. Już miesiąc został do końca. Dokładnie, więc, ale myślę, że uda się to wszystko, uda się wiele rzeczy. Oczywiście nie skończę wszystkiego, bo programy są na rok, ale zostawiam w dobrej kondycji, doposażony, z pełnymi kontraktami, które zostały podpisane z Narodowym Funduszem Zdrowia, z pracownikami, z którymi oczywiście jak się kończą kontrakty, więc zostawiam naprawdę w dobrej kondycji i mam nadzieję, że trafi on w dobre ręce. No właśnie, cieszę się, że Pani tak dużo powiedziała o szpitalu, bo założyłem sobie tak, żeby w tej rozmowie już o szpitalu mówić jak najmniej, bo mieszkańcy znają Panią z pracy w szpitalu miejskim. Chciałem spytać o tematy, o których być może nie było okazji, czy też wspomnieć przy różnych okazjach. Chciałem spytać o start akurat z Koalicji Obywatelskiej. Dlaczego Pani się zdecydowała na wybór taki, albo może tam to środowisko się zdecydowało wskazać na Panią, a nie na przykład nie chciała Pani startować z własnego komitetu? Jeżeli chodzi o Koalicję Obywatelską, zobaczcie Państwo, między innymi jedną z partii, która tworzy koalicję, jest Nowoczesna. To jest partia, w którą rozpoczynałam swoją, może trudno nazwać karierą polityczną, ale jakąś przygodę z polityką. A startowała Pani do Sejmu w 2015 roku. Tak, oczywiście, z Nowoczesnej. I ta Nowoczesna, te poglądy liberalne są mi bardzo bliskie. Nie ukrywam, że oczywiście miałam też start przecież do samorządu, do Rady Miasta w poprzedniej, z Grupy Morskiej, bezpartyjnej, z uwagi na to, że Nowoczesna się podzieliła. Ja doszłam do wniosku, że z niektórymi osobami nie zawsze jest mi po drodze, więc należę do osób, które raczej nie wszczyna konfliktów, tylko stara się pewne rzeczy łagodzić i stwierdzić, że jeżeli gdzieś moja osoba stanowi powód, to często rezygnuję i mówię, znajduję sobie nową drogę i taką zasadę takiego raczej spokoju w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju problemów, do tego tak podchodzę. Natomiast doszłam do wniosku, że i program, który realizuje koalicja, a w sumie i sama Platforma, ostatni ten, który był na wybory parlamentarne, jest też mi bliski, więc to była chyba taka dosyć prosta dla mnie decyzja, że w ramach poglądów, w ramach tych zmian, które oni prezentowali, dzisiaj mogę powiedzieć, my prezentujemy, są one mi bliskie i będę je realizować również w takim wymiarze, jeżeli będzie mi dane, oczywiście lokalnym. A proszę powiedzieć, czy została Pani członkiem partii? Nie, nie jestem członkiem partii. Oczywiście nie twierdzę, że nim nie będę, natomiast nie chciałabym, żeby było to brane w ten sposób, że staje się nagle twarzą partii tylko dlatego, że została
dostałam propozycję startowania tutaj w wyborach samorządowych i to na prezydenta miasta, ale utożsamiam się oczywiście z wszystkimi członkami tej partii, utożsamiam się z tym, co oni prezentują w ramach programowych, ponieważ poszłam z nimi, więc stanowimy teraz jeden zespół. No właśnie, w poprzednich wyborach samorządowych 5 lat temu kandydat Platformy na prezydenta zebrał niespełna 800 głosów. Prezydent Janusz Żmurkiewicz w pierwszej turze zebrał tych głosów ponad 8 tysięcy i to zagwarantowało mu zwycięstwo. Liczy pani na taki pozytywny odbiór pani kandydatury w oczach osób, które 5 lat temu skreśliły ten krzyżyk przy panu Januszu Żmurkiewiczu? Bo to jest grupa chyba, którą każdy z kandydatów jak najbardziej chciałby w największym stopniu zagospodarować. No myślę, że tak. Po pierwsze, pan Janusz Żmurkiewicz przekazał swoim wyborcom, że popiera, czy jego głos będzie, że tak powiem, oddany na moją osobę. W związku z czym stwierdził, a zauważcie państwo, nie byłam takim najbliższym współpracownikiem pana Janusza Żmurkiewicza, bo tylko chwilę, 8 miesięcy byłam sekretarzem miasta. Później pan Janusz Żmurkiewicz poprosił mnie jednak, żebym zrealizowała to, co było dla niego bardzo ważne i dla mieszkańców, to bezpieczeństwo zdrowotne, bo COVID był jednak w tamtych czasach, zupełnie w tym roku, kiedy on się pojawił, no był taką dużą zagadką i niewiadomą, więc trzeba było powierzyć to zadanie komuś, kto prawdopodobnie się sprawdzi i pan Janusz Żmurkiewicz powierzył to zadanie mnie, a więc wtedy już chyba uważał, że jestem w stanie zapewnić, że szpital, który będzie odpowiadał za bezpieczeństwo. Mieliśmy o szpitalu nie mówić. Nie chcę mówić o szpitalu, ale tak się stało. Tak się stało, że jednak pyta pan o głosy, w związku z czym tłumaczę, dlaczego tak prawdopodobnie jest. I liczę na to oczywiście, że jeżeli powiedział oficjalnie przy prezentacji mojej kandydatury, że popiera mnie w pełni, to myślę, że ma do mnie zaufanie, wie, że chciałby przynajmniej, żeby miasto, samorząd trafiły w moje ręce. Jestem osobą raczej konsekwentną, pracowitą i osobą, która dotrzymuje danego słowa. Nigdy nie rzucam słów na wiatr. Jestem raczej osobą, która jest w stanie realizować te przedsięwzięcia, które wymagają decyzji trudnych. Nie boję się takich decyzji. Oczywiście opieram je zawsze na wiedzy i na pracy zespołowej. To widać w realizacji tych zadań, które obecnie realizuję czy podjęłam, bo przecież proszę zobaczyć i środowisko osób, jeżeli chodzi o tą kwestię medyczną i środowisko młodzieży, tak, i pracuję z seniorami, ponieważ moja aktywność zawodowa i poza moim zawodem, bo przecież często też uczestniczę w różnego rodzaju akcjach i działaniu takim społecznym, mają na celu przede wszystkim współpracę z wieloma środowiskami. Jestem osobą empatyczną, osobą, która generalnie jakby słucha również innych, ale i też konsekwentną w swoim działaniu. Jeżeli muszę podjąć trudne decyzje, to te decyzje podejmuję, ale zawsze zbiorowo, zawsze wysłuchując innych, po to, żeby po prostu ona była obarczona jak najmniejszą wadą, bo im więcej danych spływa, tym lepsza decyzyjność. Ale opieram to przede wszystkim na ludziach. Ludzie są dla mnie ważni. Taki był też mój cel, kiedy odchodziłam z administracji rządowej, bo ona była troszeczkę inaczej ukierunkowana, bardziej na pracę taką poza udziałem ludzi wprost. Decydując się na samorząd, chciałam właśnie spotkać się bezpośrednio z ludźmi, z nimi realizować pewne przedsięwzięcia i myślę, że udaje mi się zawsze tworzyć zespoły dobre i z reguły jestem liderem, nie tylko takim kierownikiem mianowanym czy prezesem wybranym, ale liderem, który podejmuje działania, bierze je w dużej mierze na siebie i ponosi odpowiedzialność za to, co robi. A w jakim teraz położeniu jest chociażby Świnoujska Platforma czy Koalicja Obywatelska po odejściu Jana Borowskiego, bo jednak nie ma co ukrywać, 5 lat temu miał najlepszy wynik z całej partii do wyborach samorządowych na radnego. W jakim, powiedzmy, położeniu w tej chwili jest komitet, z którego pani startuje po utracie osoby, która dziś była tą lokomotywą wyborczą w poprzednich wyborach? Rzeczywiście pan Jan Borowski osiągnął bardzo dobry wynik, bardzo dobrze gra, jeżeli chodzi o taką indywidualność, to jest moja ocena. Ja wcześniej nie byłam ani takim sympatykiem wprost uczestniczącym w ich życiu Platformy, więc może moja wypowiedź nie będzie pełna oceniająca. Myślę, że dobrze by było, żeby członkowie Platformy też mogli się na ten temat wypowiedzieć i myślę, że mieliby
mieliby może więcej argumentów. Jego praca chyba była dobrze oceniana, natomiast jest to dużym zaskoczeniem również dla mnie, bo powiem Państwu, zaskoczeniem o tyle, że dla mnie człowiek poważny i taki odpowiedzialny raczej wyraża swoje zdanie i swoją ewentualną odmienne zdanie w sposób taki bezpośredni. Ja będąc jakby osobą, której zaproponowano start z Koalicji Obywatelskiej, oczywiście ten start został przedstawiony, czy moja kandydatura została przedstawiona również członkom miejscowej Platformy i na zebraniu zarządu wszyscy mieli prawo się wypowiedzieć i zagłosować. Pan Jan mógł zagłosować, mógł się wstrzymać od głosu, mógł powiedzieć, że ma zdanie przeciwne. Dostałam informację, że zagłosowano jednogłośnie, popierając moją kandydaturę. Czyli pan Jan Borowski również? Czyli pan Jan Borowski również, tak. Mało tego, powiem Państwu, kiedy została mi ta decyzja ogłoszona, pan Jan podszedł do mnie, podał mi rękę i powiedział, że będziemy współpracować. I późniejsze takie działanie było dla mnie dużym zaskoczeniem, bo jest to w mojej oczywiście ocenie trochę takie no nieodpowiedzialne, albo mogłabym nawet powiedzieć dziecinne. Mógł przecież powiedzieć, że nie zgadza się, mógł powiedzieć, że ma odmienne zdanie i przecież być może by to nie zaważyło na wyborze jego osoby, czy powiedzmy negacji mojej, ale przynajmniej byłby w stosunku do nas, ja bym to nazwała chyba uczciwością. A tu się okazało, że co innego zrobił, tak? Co innego powiedział, co innego zrobił. No, trochę jest to dziwne. Dla mnie to nie jest dojrzała, dorosła postawa, mimo że pan Jan jest już takim, wydaje mi się, dorosłym mężczyzną, ale zachowanie dosyć dziwne. Właśnie mówimy o ludziach młodych. Pamiętam pani pierwsze wystąpienie jako kandydatki na prezydenta na takiej konferencji prasowej, gdzie byli posłowie, członkowie rządu z Warszawy. Mówiła pani dużo o młodych ludziach. Tak trudno ich zatrzymać w Świnoujściu? Tak trudno ich przyciągnąć? Tak. Myślę, że dosyć trudno jest zatrzymać młodych ludzi, dlatego że po pierwsze, na początku to jest związane oczywiście z edukacją. Kiedy człowiek kończy edukację na jakimś poziomie i chciałby studiować, no to niestety w naszym mieście, z uwagi jak większość miast powiatowych, nie ma wyższych uczelni. Są jakieś ewentualnie zamiejscowe nieraz wydziały. No ale to nie spełnia wszystkich oczekiwań, bo wiadomo, że młodzi studiują w wielu miejscach. Zresztą dobrze jest, że jadą do większych ośrodków akademickich, mają większy pogląd na to życie takie, które się tam dzieje, mają szersze horyzonty, ale chcielibyśmy, żeby ci młodzi też wracali, żeby zakładali tu rodziny, żeby czuli się tutaj bezpiecznie. Widzimy na demografię, że mamy starzejące się społeczeństwo, że mamy ujemny przyrost. No i cóż zrobić w takim pięknym mieście, które się pięknie rozwija, co zrobić, żeby tacy młodzi ludzie wracali? Po pierwsze, powinni się czuć bezpiecznie. No, czemu nie wracają? Ten dostęp do kultury, do powiedzmy miejsc pracy jest jednak większy w większych ośrodkach. Ale to, co chyba decyduje o tym wszystkim, to kwestia bezpieczeństwa takiego mieszkaniowego, takiej stabilizacji. I myślę, że to jest jakby pierwszy krok do tego, żeby powiedzieć młodym ludziom, słuchajcie, my tutaj mamy dla was stabilizację, chcemy ją stworzyć, chcemy dzięki temu, że ta stabilizacja będzie, dzięki pięknemu rozwojowi naszego miasta, który będziemy kontynuować, jeżeli będzie mieszkańcy wyrażą taką wolę, będą dla was tu, wiesz, miejsca pracy, bo przecież otwierają się nowe możliwości gospodarcze przed naszym miastem i trudno będzie je zatrzymać i nawet nie chcemy ich zatrzymywać, tak? Ale chcemy zrobić wszystko, żeby po pierwsze tą stabilizację im dać i po drugie obniżyć koszty utrzymania tutaj, tak? A jest wiele takich obszarów, gdzie te koszty utrzymania możemy, że tak powiem, obniżyć. Które konkretnie? Chociażby zobaczcie Państwo, łącząc przepisy unijne i te nasze krajowe w kwestii ogrzewania, powiedzmy, czyli tych ogrzewania naszych mieszkań. Dzisiaj tak naprawdę przedsiębiorstwo energetyki cieplnej ma dwa źródła. Paliwo stałe, mówię tutaj o węglu czy koksie i kwestia gazu, tak? Unia Europejska jasno stawia nam warunki jako członkowi, do kiedy takie ogrzewanie może być. A zobaczmy też, ile płacimy za odpady komunalne. One są dzisiaj powiązane z ilością zużytej wody, z uwagi na to, że nie wszyscy mają tutaj meldunek i wiadomo, wynajęte mieszkania. No jakby ten zakres jest, ten sposób jest odniesiony tak, a nie inaczej. W każdym razie płacimy dosyć dużo za odpady komunalne. Gdybyśmy powiązali i utworzyli, czy stworzyli warunki do tego, żeby utworzyć tutaj spalarnię, która śmieci, nasze śmieci, oczywiście odpowiedniego rodzaju, bo nie wszystkie, tak?
zrealizować w taki sposób, żeby zasilała przerzucić tę energię cieplną, to mielibyśmy niższą cenę odpadów, bo nie musielibyśmy ich składować, nie musielibyśmy ich wywozić, a jednocześnie mielibyśmy tanie paliwo do pozyskania energii cieplnej, tak? Więc takie rozwiązania są już na świecie, takie rozwiązania są już w naszym kraju. Mało tego, nasze gminy sąsiadujące w niedużej odległości już się też nad tym zastanawiają, bo i Goleniów, i Kołobrzeg, tam już są poczynione pewne kroki do tego, żeby taki rodzaj ogrzewania wprowadzić. Ja chciałabym również to zrealizować tutaj z mieszkańcami na ich rzecz, po to, żeby mieli niższe koszty i to ciepło, ale jednocześnie nie szkodząc środowisku, czyli to wszystko również w ramach ekologii. A co z mieszkaniami? Bo wiemy, że często, no nawet widać ogłoszenia w internecie, ceny mieszkań dwu-, trzypokojowych gdzieś w blokach poza dzielnicą nadmorską sięgają cen tych apartamentów, które czasami są na sprzedaż w dzielnicy samej nadmorskiej. No, oczywiście, czy tutaj, no, ceny nie są... myśli o jakimś programie komunalnym, bo też no, nie ma się co dziwić, że ludzie też chcą zarobić na sprzedaży swoich mieszkań, stąd również takie ceny, jeśli te mieszkania też schodzą z rynku. Ja myślę tak, że przede wszystkim już dzisiaj młodzi ludzie patrzą na kwestię posiadania mieszkań trochę inaczej. Myśmy na początku przy tych przemianach gospodarczych szli w tak zwaną własność. Wszyscy jakby szli drogą, aby kupić coś i mieć taką pewność. Ale to wiązało się również z tym, że wchodziliśmy w bardzo drogie i długie kredyty, które nas wiązały. To jest dosyć trudne i dzisiaj, kiedy widzimy, że pracę możemy uzyskać w różnych miejscach, ciekawą i dobrze płatną, no to przywiązywanie się tak naprawdę do własności powoduje, że no jesteśmy troszeczkę ograniczeni, bardzo mocno ograniczeni. Młodzi ludzie lubią wolność i myślę, że tą wolność można im dać poprzez budowę mieszkań czynszowych, ale żeby móc te mieszkania budować, to trzeba przede wszystkim pozyskać dobre kredyty, nisko opłacalne, nisko procentowe, o to chodzi, żeby nie płacić dużych odsetek i w różnego rodzaju partnerstwach, które pozwolą pozyskać środki takie, które jednocześnie pozwolą na budownictwo ekologiczne, bo pójście już w takie tradycyjne budownictwo, myślę, że powoli przestaje być opłacalne. One są, proszę zauważyć, dzisiaj cena metra, nawet wybudowania na naszych wyspach jest dosyć wysoka, więc myślę, że tu zupełnie inny program wchodzi w rachubę po to, żeby tych młodych ludzi ściągnąć. Mało tego, my dzisiaj nie mamy na wyspach również specjalistów w wielu dziedzinach. Mówię tutaj, proszę zobaczyć, ile wakatów jest w policji. Ile wakatów jest w inżynieryjnych, budowlanych. W samym Urzędzie Miasta jest bardzo dużo. Dokładnie. Rozmawiałam z wieloma przedsiębiorcami, którzy również jakby mają te problemy związane z zatrudnieniem pracowników, bo mają po prostu wolne miejsca i są wakaty, że bardzo chętnie również weszliby w taki program po to, żeby mogły powstać osiedla, mieszkania dla osób pracujących. Oni by nawet częściowo, nie dość, że sfinansowali, to jeszcze utrzymywali wspólnie, po to, żeby ci pracownicy się tutaj pojawili, po to, żeby mogli realizować również swoje działalności. Działa budowę takich mieszkań, bo jednak na Wyspie Uznam te tereny są już dosyć wysycone, ograniczone, tereny zostają tylko na prawo. No nie tylko, powiem tak, tu nie chodzi o to również, żeby i nie mylmy to z budownictwem jakimś socjalnym i komunalnym, bo rzeczywiście jeżeli chodzi o tereny prawobrzeża, szeroko rozumiane oczywiście, tych terenów tam pod to budownictwo jest, na naszej wyspie, tutaj mówię o lewobrzeżnej części wyspy Uznam, również trochę tych terenów jest, ale oczywiście, że takie budownictwo nie powstanie w centrum miasta, tak, to są najdroższe, że tak powiem, tereny i trudno by było tych terenów nie przeznaczyć na coś, co w jakikolwiek sposób będzie służyło miastu, tak? Bo pamiętajmy, że miasto musi się również utrzymać, musi mieć dochody budżetowe, żeby móc utrzymać oświatę, żeby móc utrzymać wszystkie te nierentowne, nazwijmy, obszary gospodarcze, które służą mieszkańcom, bo przecież to się samo z siebie nie weźmie. Natomiast myślę, że to budownictwo w tak zwanej sypialni naszego miasta mogłoby również powstać. Oczywiście zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego, bo ja tutaj nie chcę tworzyć na razie rewolucji. Wiadomo, że nie wszystkie miejsca są już objęte takim planem. Chciałabym też to z mieszkańcami uzgodnić, z osobami, które będą ze mną, jeżeli będzie mi dane, kierować tym miastem, abyśmy takie przedsięwzięcie robili. Oczywiście z przyszłą Radą Miasta, no bo nie ukrywajmy, wiem, że w
wśród kandydatów do Rady Miasta jest szereg osób młodych, a więc znają te problemy, chcieliby ewentualnie również mieć wpływ na to. I liczę na to, że jeżeli będzie mi dane, jeżeli mieszkańcy mi zaufają, jeżeli będą chcieli mieć prezydenta, który jest konkretny, decyzyjny i który generalnie słucha to, co się ewentualnie w takim przekazie od swoich wyborców, to mogę im zagwarantować, że wspólnie utworzę drużynę, która będzie pracować na ich rzecz i z której myślę, że będą zadowoleni. Właśnie tak pytałem wcześniej o Pani udział w Platformie Obywatelskiej, czy Pani się zapisze, czy nie. Akurat mamy rząd złożony z polityków Platformy Obywatelskiej. Niestety wiele spraw związanych z naszym miastem jest do załatwienia w Warszawie. Czy to, że będzie Pani prezydentem z ramienia Platformy Obywatelskiej w jakiś sposób pomoże? Bo wiemy, że tych spraw jest do załatwienia, chociażby już na teraz, jest bardzo dużo. Mówię tu chociażby o strefie bezpieczeństwa wokół gazoportu, czy o terminalu kontenerowym. Jak Pani się zapatruje chociażby na realizację tej inwestycji? No tutaj, bo wzbudza ona szereg już emocji od 9 lat, a takich konkretów, szczególnie dla mieszkańców, cały czas nie widać. Właśnie ostatnio byłam gościem u pana, no już byłego prezesa zarządu Morskich Portów Szczecin-Świnoujście, który pełni obowiązki u pana Stanisława Iwana i właśnie na ten temat też rozmawialiśmy, bo to jest człowiek ze Świnoujścia i rozmawiałam tam na temat mieszkańców, którzy mieszkają przy ulicy Sułtana i Ludzi Morza, bo miałam okazję być tam i zobaczyć, jak to wygląda. I być może ja nie jestem osobą tak spektakularnie głośną, jak co niektórzy kontrkandydaci moi, że chodzą, protestują, krzyczą. Ja należę do osób, które lubię działać, nie muszę robić tego krzykiem, raczej jestem osobą merytoryczną, która stara się wejść w temat, porozmawiać, spokojnie przeanalizować. I miałam okazję z kilkoma osobami tylko co prawda rozmawiać, ale też powiedziałam im, jak ja widzę możliwość rozwiązania tego problemu. I mówiąc o tym zarządzie Morskich Portów i o tym, że byłam tam, rozmawiałam właśnie i widziałam jakby nowe plany, jeżeli chodzi o port kontenerowy i muszę powiedzieć, że byłam bardzo mocno zaskoczona pozytywnie oczywiście, jak uwzględniono potrzeby mieszkańców i jak bardzo ładnie zachowano dostęp do plaży na Warszawie, co było no, takim miodem na moje serce. Dostęp do plaży na Warszawie? Mówimy o tym odcinku na wschód od... Nie chciałabym jeszcze uprzedzać pewnych rzeczy, bo ja wiem, że ten plan nie został mieszkańcom przedstawiony. Ja tylko mówię, że zauważyłam, bo chciałam na ten temat również porozmawiać z panem prezesem. I wtedy byliśmy jednogłośni w swoich, że tak powiem, rozważaniach, mówiąc o tym, że trzeba to zaprezentować mieszkańcom, że nie wolno działać w ten sposób, że tworzą się jakieś plany i zmiany do tych planów i mieszkańcy nic o tym nie wiedzą. I on też powiedział, że liczy na to, że przyszły zarząd, bo taki chyba od poniedziałku przynajmniej prezes zarządu został wyłoniony, więc myślę, że ten zarząd zostanie za chwilę w jakiś sposób, nazwijmy tak, ukonstytuowany i będzie działał, że kiedy zapadną pewne decyzje już takie, które pozwolą ujrzeć światło dzienne, że tak to będzie wyglądało, że mieszkańcy zostaną zapoznani i będą mogli wnieść do tego uwagi. A Pani jest zwolenniczką czy przeciwniczką realizacji? Ja chcę powiedzieć tak, że jestem za tym, żeby miasto się rozwijało, a więc to jest rozwój miasta, powstanie takiego portu, ale chciałabym, żeby mieszkańcy zadecydowali o pewnych kwestiach i żeby mieszkańców zapytano, jak powinno to wyglądać, żeby uwzględniono ich uwagi. To jest rozwój miasta. Proszę pamiętać, że nowe miejsca pracy, szereg różnego rodzaju wpływu na nasze miasto ten port będzie miał. Ale wstrzymajmy się do tego, aż pokażą, aż jakby zaprezentują to, co mieszkańcom będzie akurat sprzyjało, bo myślę, że mieszkańcy prawobrzeżnej części miasta nie wszyscy są przeciwni powstaniu tego portu, a myślę, że można uwzględnić interesy wielu mieszkańców po to, żeby i miasto się rozwijało i mieszkańcy na tym nie stracili. Ale pytał Pan o tą kwestię współpracy, ponieważ zależy coś od regionu, zależy coś od tak naprawdę od rządu, który jest w Warszawie. Właśnie między innymi dlatego start Janusza Żmurkiewicza do sejmiku. Nikt bardziej z regionu nie będzie dbał o to miasto niż ktoś, kto był prezydentem tego miasta, kto budował, rozbudowywał to miasto, kto jakby działał tutaj wiele lat na tym terenie. I myślę, że właśnie to chyba to wskazanie też na moją osobę było takie, że chcę rozmawiać z osobą, która jest merytoryczna, która będzie rozumiała jakby potrzebę współpracy, że będzie osoba,
która siądzie do stołu i będzie słuchała argumentów i będzie umiała te argumenty przełożyć również na działanie, a nie tylko powiedzmy mówienie albo nie zgadzanie się z pewnymi kwestiami, szukania tak zwanej dziury w całym, tak? Bo ja nieraz mam wrażenie, że co niektórzy tylko krzyczą i szukają negatywów, natomiast ja zawsze, dla mnie szklanka jest do połowy pełna. I tak samo rozmawiam z osobami, które reprezentują różnego rodzaju ministerstwa i pojawiają się różnego rodzaju propozycje. Siadamy do stołu, rozmawiamy, ten przekaz jest, a ponieważ myślimy podobnie, tak, jesteśmy też liberałami, bo często to są osoby, które właśnie takie poglądy prezentują, to jest nam łatwiej po prostu znaleźć wspólną drogę, wspólne zdanie i odpowiadają na ten głos, który jest z dołu. Dlaczego? Ja ich często zapraszam, mówię, przyjedźcie, zobaczcie, jak to wygląda na dole, nie tylko w Warszawie za stołu ministerialnego, trzeba wsłuchać się, a zresztą jak często jest tak, że jeżeli się znamy i wiedzą, jaką jestem osobą, która jak mówi o czymś, to znaczy, że to sprawdziła, że to zweryfikowała, bo nigdy nie wychodzę czy nie idę gdzieś nieprzygotowana, staram się po prostu bardzo poważnie podchodzić do swoich obowiązków i oni wiedzą, że jeżeli przychodzę i mówię, że jest taki stan faktyczny, to znaczy, że ja to sprawdziłam i jestem tego pewna. A co na przykład z dofinansowaniem do przeprawy promowej i do tunelu, bo wiemy, że w tym roku miasto już musi samo wyłożyć pieniądze na utrzymanie tych dwóch przepraw, w zasadzie, którymi zostaliśmy. A chociażby pan poseł Artur Łącki w ubiegłym roku razem z Arkadiuszem Marchewką, który teraz jest w Ministerstwie Infrastruktury, no głośno mówili, że wystarczy zmienić ustawę, żeby nie kwalifikować jedynie liczby pojazdów, które się przeprawiają promem, a liczbę mieszkańców. Mamy już kilka miesięcy nowy rząd, a tej obietnicy dalej względem Świnoujścia no, nie zrealizowano. Czy również na ten temat była szansa rozmawiać i to, czy na przykład pani zostanie prezydentem właśnie z Platformy, wpłynie w jakiś korzystny sposób na rozwiązanie tego jednak kosztownego problemu dla naszego miasta? Powiem tak, zauważcie państwo, przez 8 lat, nie chcę tu zabrzmieć jak poprzednicy, ale mówię tu z PiS-u, którzy no, realizowali pewne działania i nie ukrywam, ja też twierdzę, że bardzo mocno popsuli pewne obszary, szczególnie jeżeli chodzi o obrębie przepisów prawa i nie ukrywam, że rozmawiając z moimi czy kolegami, czy powiedzmy przedstawicielami rządu, zajęli się sprawami, które są najwyższej wagi, po to, żeby uruchomić pieniądze z KPO, z Unii Europejskiej, po to, żebyśmy mogli zacząć doganiać te kraje, które już dawno te pieniądze dostały i już je realizują, pewne projekty, więc jakby musieli ułożyć priorytety. Wiem, że ten temat nie zszedł na bocznicę, wiem, że ten temat dalej jest procedowany, wiem, że to się może no, troszeczkę odłożyć w czasie. Zdaję sobie sprawę, że jesteśmy trochę niecierpliwi, bo wiemy, że to są nasze pieniądze i chcielibyśmy, żeby to było tu i tak, teraz. Tak, tym bardziej, że to jest prawie 50 milionów Dokładnie. Złotych tylko ja, w tym roku. Ja sobie zdaję z tego sprawę i mieszkańcy na pewno też mocno to obserwują, ale proszę zauważyć, kilka miesięcy dopiero, tak? Dajmy tym ludziom trochę popracować. To jest tak samo, jak my idziemy do pracy i żeby poznać nowy zakład, musimy mieć mimo wszystko trochę miesięcy do tego, żeby wejść w te tryby tak zwane, żeby pracować bardzo efektywnie. Myślę, że tutaj tak wiele problemów zostało złożonych na barki obecnego rządu. Oczekiwania również no, tego, żeby środki... zapowiedzi posłów, tak? Ale myślę, że dotrzymają słowa. Gdybyśmy już dzisiaj byli w tym miejscu, że minęło na przykład, nie wiem, 12 miesięcy i dalej nic nie ma, to bym musiała tutaj przyznać panu redaktorowi rację, że jednak obietnice nie do końca spełnione. Natomiast tu jest jednak jeszcze za krótki okres czasu, żeby powiedzieć, że dostaniemy wszystko. A pamiętajcie państwo, że takich różnych problemów w naszym kraju jest na pewno dużo. Ja wiem, najbliżej nam do Świnoujścia. Bliższa ciało. I ja też takiego zdania jestem, więc nie będę ustawać w tym, żeby przypominać cały czas decydentom o tym. Rozmawiam przynajmniej z niektórymi z nich dosyć często i przypominam o sprawach, które są mieszkańcom Świnoujścia bliskie. I chociaż nie zawsze wszyscy twierdzą, że albo uzurpują sobie prawo, że to ich temat, nie będę, że tak powiem, kłócić się o palmę pierwszeństwa. Ja jestem osobą, która lubi być skuteczna i wolę realizować to, co sobie zamierzyłam, natomiast jeżeli inni wolą się tylko tym chwalić, że byli to i jest ich temat, no to już jest ich sprawa. Ja natomiast na pewno te tematy będę dalej poruszać i będę robić wszystko, żeby decydentom przypominać o tym, że ta sprawa jest dla Świnoujścia bardzo ważna. Czy naprawdę w świnoujskiej kulturze jest aż tak źle? Bo to nagle, mam wrażenie, stał się taki konik w tych,
tych wyborach samorządowych. Wszyscy mówią o kulturze, o wydarzeniach, o klubach, dyskotekach nawet. Jeden z kontrkandydatów, pani nawet tak wspominał. Czy naprawdę nic się w mieście nie dzieje i wieje nudą? Nie, nie mogę powiedzieć, żeby się nie działo nic, bo byłabym nieuczciwa w stosunku do tych osób, które pracują. I byłby to zarzut też trochę w stosunku do pana Janusza Żmurkiewicza i jego... Być może, ale ja nie chcę nikomu tu stawiać zarzutów. Ja oczywiście wolę wyrazić swoje zdanie na ten temat. Chciałabym oczywiście, żeby ta oferta kulturalna była większa. Słyszę te głosy od młodych ludzi, słyszę również od seniorów, bo miałam okazję spotkać się również i z nimi. I wiem, że chcieliby czegoś więcej. Zdawałam sobie sprawę, że jest ciężko w budżecie, ale powiem tak, jeżeli będę miała na to wpływ, to tą równowagę podziału środków między kwestie związane z budowaniem infrastruktury, czy z tymi działaniami takimi dosyć istotnymi, jeżeli chodzi o infrastrukturę taką rzeczową, no będę chciała zrównoważyć również tym, żeby mieszkańcy, jeżeli pracują tutaj i płacą tutaj podatki, mieli również dostęp do pewnych miejsc, które dadzą im możliwość rozwoju duchowego, czy rozwoju swoich pasji, czy chociażby takiej zabawy, której po prostu każdy z nas potrzebuje. W związku z czym z uwagi na małą ilość tych działań, takich być może, które się pojawiają w ramach różnego rodzaju, czy świąt, czy wydarzeń, które... Budowanie na przykład większej ilości koncertów w Muszli, w amfiteatrze? Dokładnie, może to też o to i chodzi, bo zauważcie Państwo, jak zagląda się na przykład na strony do innych miast, to można zobaczyć wydarzenia kulturalne, które są zaplanowane na cały rok. I nieraz wchodzą tam jeszcze dodatkowe, bo coś się uda, że tak powiem, w ramach propozycji, które spływają również do miasta, zrealizować, ale mamy jakiś, powiedzmy, plan działania na konkretny rok i wiemy na przykład, i tak mogą się również przedsiębiorcy zachować, że mając na względzie, że na przykład, nie wiem, w czerwcu była kawaliada, mogli przygotować miejsca w hotelach, bo więcej gości było dzięki temu i przedsiębiorcy, którzy mają swojego rodzaju działalność, czy gastronomiczną, czy handlową, mogli jakąś ofertę też przygotować, bo będzie więcej ludzi, którzy będą chcieli z tego skorzystać, więc każda z tych osób, czy podmiotów gospodarczych mogła coś zaplanować. Dzisiaj, kiedy nie mamy takiej oferty, którą możemy sobie po prostu powiedzieć, że o, w tym miesiącu jest to, a w następnym jakieś inne wydarzenie, to trochę trudno tym przedsiębiorcom w tym wszystkim się też odnaleźć, a pamiętajmy, że to jest symbioza. Miasto to jest jeden organizm. Jeżeli coś się dzieje w jednej dziedzinie, to ma wpływ na drugą. I jeżeli ta działalność kulturalna, ta działalność związana z szeroko pojętą sztuką i kulturą jest w miarę dobrze zorganizowana, to i przedsiębiorcy sobie funkcjonują dobrze i mieszkańcy są zadowoleni z tego, że tutaj mieszkają i nie wyjeżdżają, szukając tej rozrywki w sąsiadujących gminach, czyli zostawiają też podatki u nas. Ja to traktuję jako jeden organizm i rzeczywiście tej kultury ostatnio było mniej. Mało tego, również ludzie, którzy pracują w kulturze, czerpali, czy mówili, że no, gdzieś ta posucha jest, tak, że chcieliby, żeby tego było więcej. My mamy w naszym mieście bardzo dobrych animatorów, jeżeli chodzi o działalnie kulturalne. Mamy mnóstwo osób, które wykonują zawód, jeżeli chodzi o pióro i pędzel, powiem może tak. I my ich, w mojej ocenie oczywiście, nie do końca doceniamy. Ja wyobrażam sobie, że ci wszyscy, którzy w Świnoujściu tworzą, będą mieli możliwość po pierwsze i zaprezentowania się tutaj, po drugie, abyśmy byli dumni z tych ludzi, którzy gdzieś z naszego miasta pochodzą, wyjeżdżają w świat i tam osiągają sukcesy, żeby oni byli naszymi ambasadorami. Ale żeby tymi ambasadorami byli, to my musimy ich tutaj docenić. To jest młodzież, która osiąga bardzo dobre wyniki sportowe i która na pewno w jakiś sposób czerpie ze stypendiów, które są w mieście, że tak powiem, realizowane, bo każde miasto prawie takie programy ma, ale być może trzeba wesprzeć niektóre jednostki albo je odkryć. My dzisiaj nie wszystkie talenty mamy odkryte, może dlatego, że nie w każdej dziedzinie działamy. Ja na przykład w swoim programie też mówię o tak zwanym studiu nagrań. Wiem, jak wiele ludzi młodych gdzieś tworzy muzykę, gdzieś tam sobie nagrywa to w sposób taki, powiedziałabym trochę, no amatorski na pewno, tak, no bo tak to jest. A może fajne studio nagrań, takie, które pozwoliłoby temu młodemu człowiekowi nagrać coś profesjonalnie i być może wysłać do jakiegoś w tym momencie podmiotu, który odkryje w nim coś więcej i tych Tylko ludzi po prostu... Skąd na to wszystko wziąć pieniądze, skoro w miejskiej kasie, no trochę pusto i jeszcze długi?
Powiem tak, ja myślę, że trochę nadmuchana jest ta sprawa dotycząca długów i takiej pustości tej kasy. Nie, uważa pani, że jest aż tak. Dlatego, szanowni państwo, ja jestem ekonomistą, ale również mój pierwszy zawód to jestem księgową, która ma uprawnienia do prowadzenia ksiąg rachunkowych, a więc budżet nie jest dla mnie zagadką. Budżet miasta, ja czytam z tych rozdziałów i paragrafów to, co chcę wyczytać i to, co jest tam naprawdę. W związku z czym wiem, jak ten budżet realizować i nie boję się tego, żeby, jeżeli mieszkańcy zaufają mojej osobie, żeby go przejąć i żeby go w efektywny sposób być może modyfikować, tak jak to robi prezydent Żmurkiewicz, bo jeżeli wchodzą jakieś nowe zadania, to on teraz też to robił, robili to poprzednicy również, bo to jest normalne. Modyfikacje budżetu, tak? One wynikają z różnych względów. Zauważcie państwo, że nieraz dostajemy pieniądze jakieś rządowe, no i trzeba to wprowadzić do budżetu, że to nie jest zawsze taka modyfikacja budżetu tylko dlatego, że przyjdzie komuś jakiś pomysł do głowy. Nie, nie, nie. Natomiast ja nie boję się tego długu publicznego, który jest zaciągnięty, bo wiem, w jaki sposób ta stopa zwrotu nastąpi. Analizuję wieloletnią prognozę finansową i też wiem, do kiedy ewentualnie ta sytuacja budżetowa jest trudna. I nie stanowi on dla mnie zagadki ani czegoś, co nie pozwoli mi realizować tych zadań programowych, o których teraz mówię. Bo jestem w stanie, patrząc na ten budżet, a przeanalizowałam go również, jestem w stanie to zrealizować. Właśnie, jakie by były Pani pierwsze decyzje, gdyby Pani została prezydentem? Bo zawsze się mówi chyba w przypadku rządzących krajem o studniach spokoju, no domyślam się, że w Świnoujściu tych studni spokoju no raczej Pani nie będzie miała. Jakie będą takie pierwsze decyzje, żeby na przykład, nie wiem, no mieszkańcy poczuli, że Pani Dorota Konkolewska jest ich prezydentem? Powiem tak, może będzie to mało popularne, ale ja robię to w każdej jednostce, do której przychodzę i której staję się szefem albo kimś, kto ma wpływ na decyzję. Tak naprawdę inwentaryzuję to, co mam, czyli patrzę na, idę do poszczególnych jednostek, do poszczególnych komórek, poznaję się z tymi ludźmi, z którymi będę współpracować. Większość z nich będę znała, jeżeli będzie mi dane rządzić tym miastem, ale na pewno będę gościła w spółkach, w zakładach, w jednym zakładzie budżetowym, bo jest tylko w jednostkach budżetowych, w jednostkach oświaty. Zaproszę również ludzi do siebie, będę tworzyć również rady doradcze, które twierdzę, że tak jak planuję powołać Radę Seniorów, sami mnie o to poprosili, ja też uważam, że taka rada powinna być, po to, żeby poznać ich potrzeby. Chciałabym zrobić również i taką radę, jeżeli chodzi o ludzi kultury i sztuki, mieć jako organ doradczy, dlatego że nikt tak nie będzie wiedział, czego oni potrzebują, jak oni sami. I oczywiście mam nadzieję, że uda nam się tutaj porozumieć i wypracować pewne strategie. Zauważcie państwo, że pewne dokumenty, które wiążą się z jakby planem działania miasta, się kończą, tak? Tak jak strategia działania miasta, czy ta szereg działań, które wpływają na poszczególne jednostki, obszary, które są w naszym mieście. Więc trzeba będzie tutaj usiąść z ludźmi i popracować, zobaczyć, gdzie mamy niegospodarność, ewentualnie jeżeli takowa będzie, zobaczyć, gdzie mamy dobre rozwiązania, być może zarazić nimi inne jednostki. Ja w niektórych miejscach byłam, wiem. Chcę tylko powiedzieć, że jestem człowiekiem, który lubi pracować. Ta praca jest dla mnie bardzo ważna. Cenię sobie ludzi, którzy tworzą zespół. Nie zamierzam robić żadnych rewolucji, jakiegoś zmieniania w dyrektorach przedsiębiorstw, w prezesach spółek. A czy zastępców ma już Pani wybrane? Powiem tak, nie, dlatego że ja mam jakiś pogląd na to, kto powinien być zastępcą. Z pełnym szacunkiem, ale i pracowałam z panią Barbarą Michalską, i pracowałam z panem prezydentem Pawłem Sójką. Myślę, że ta formuła tej współpracy się wyczerpała. Bardzo będę sobie cenić ich głos, bo myślę, że będą w Radzie Miasta, bo trudno marnotrawić głosy, które mają dużo taką wiedzę z realizacji działań, ale to nie oni będą moimi zastępcami. A czy to będzie ktoś spoza Świnoujścia, bo takie głosy również się... Nie. Ja chciałabym oprzeć to na mieszkańcach miasta. Tutaj są mądrzy ludzie. Chciałabym tym ludziom dać szansę. Czyli Szczecin nie będzie ustawiał nie, Świnoujścia? Nie, absolutnie Szczecin nie będzie ustawiał Świnoujścia. Ja współpracuję z wieloma środowiskami, współpracuję z wieloma ludźmi. I jeżeli, no może się ktoś przeprowadzi, tego nie wiem, tak, bo nie chciałabym być tutaj jakby trzymana za słowo, ale z drugiej strony wiem, że w Świnoujściu są mądrzy ludzie i chciałabym na tych ludziach oprzeć nasze wspólne działanie, bo nikt tak nie będzie wiedział, nikt tak dobrze nie zna Świnoujścia jak mieszkańcy, jak ci, którzy
tutaj pracują i żyją. Zobaczcie Państwo, ja to opieram też na tym, że bardzo często w różnego rodzaju przedsiębiorstwach czy spółkach trafiają nam się osoby z zewnątrz. I one dosyć trudno wchodzą w tą rolę tego zarządzającego, bo nie znają pewnych działań, które w mieście są. Ja często, jak rozwiązuję jakiś bardzo trudny problem, to często dzwonię do moich kolegów, koleżanek, czy dyrektorów, czy prezesów i oni mi szybko udzielają jakiegoś wsparcia lub pomocy, bo ja wiem, do kogo zadzwonić, tak? Ta osoba z zewnątrz, zanim pozna, to jednak mija troszeczkę już czasu. Kilka miesięcy w plecy. Dokładnie, więc to jest dużo łatwiejsze. Natomiast te problemy, które mamy, każde miasto ma swoje problemy. My mamy swoje również i takie, które chcemy załatwić czy zrealizować bardzo szybko i takie, które powiedzmy będziemy realizować w jakimś tam odległym czasie. Więc opieram przede wszystkim na mieszkańcach Świnoujścia, na ludziach. Chciałabym pracować z ludźmi też młodymi, którzy mają pasję, którzy mają chęć pracy. Najważniejsze jest dla mnie, żeby osoba wykazywała chęć pracy, miała wiedzę, tą wiedzę doskonaliła, bo tylko wtedy wydaje mi się, że będziemy w stanie mówić jednym głosem. A i w Urzędzie Miasta, i w poszczególnych innych jednostkach pracują naprawdę wspaniali ludzie, którzy mają swoją wizję też na to miasto. Czyli jakieś wielkie czystki? Absolutnie nie. Absolutnie nie. Ja muszę powiedzieć, traktuję, czy w każdej jednostce, w której pracuję, czy współpracuję, zawsze mówię szczerze ludziom, co myślę i jeżeli nawet jestem osobą, która zwraca na coś uwagę, to jest to uwaga merytoryczna. Nigdy szanuję bardzo ludzi, z którymi pracuję, szanuję to, jakie mają poglądy, że mają nieraz trudności w realizacji swoich zadań. Chciałabym, żeby mieli też elastyczny czas pracy, bo ja zdaję sobie sprawę, że młodzi ludzie, często młode mamy, czy tatusiowie też, to dziecko, które powiedzmy na godzinę 7:30 musi trafić do przedszkola, czy ewentualnie do żłobka, nieraz nie ma ochoty wstać, tak? Więc chciałabym zrobić ten czas pracy dosyć taki ruchomy, co nie dziecko znaczy... Dziecko czy dorosły, przepraszam? Nie, mówię o dziecku, które ma trafić do przedszkola i nie chce wstać. I ten młody tata, czy młoda mama mówi, no... Ja mam na 7:30 do pracy, w związku z czym... Ja myślałem, że ten dorosły nie będzie chciał wstać, ale... Nie, mówię o dziecku. To pan jest ojcem, ja miałam dwóch synów, dzisiaj już dorosłych, ale dobrze pamiętam, jak to nieraz było, jak budziłam dziecko do przedszkola, ja mówię, nie, mamo, jeszcze 5, jeszcze nie, a nie teraz. Więc patrząc na zegarek mówię, zaraz się spóźnię do pracy. Więc można ten czas pracy dzisiaj, mierzony elektronicznie, zrobić w taki sposób, żeby swój czas pracownik odpracował, ale niekoniecznie wiązał się z tą godziną i szarpał to dziecko na przykład, przynajmniej w urzędach, co nie znaczy, że nagle się okaże, że w urzędzie nikogo nie będzie. Nie. Tak, bo przecież petenci muszą przychodzić za to sprawę. To jest tak samo jak w każdej innej jednostce, w której trzeba mieć możliwość zrealizowania sprawy, więc tutaj na pewno miałam taką okazję pracować w jednostce, w której taki czas pracy był wprowadzony i powiem Państwu, bardzo dobrze to się sprawdzało, ludzie są odpowiedzialni, ludzie są mądrzy, chciałabym, żeby też spokojnie mogli pracować, bo ten czas pracy, mimo że do zrealizowania jest konieczny, żeby można było wypełnić obowiązki również kodeksu pracy, to można go w różny sposób rozłożyć tak, żeby było to i z korzyścią dla zakładu, bo nie ma nic gorszego, proszę Państwa, jak pracownik, który przychodzi do tej pracy z niechęcią, tak, bo on nie jest efektywny. Jeżeli nieraz trzeba zlecić jakąś pracę, jakieś zadanie do wykonania w domu i albo ta praca może być online, to ja też jestem zwolennikiem, oczywiście tam, gdzie jest to możliwe. Tak? Po to, żeby zadanie było wykonane. Jest to dużo bardziej efektywniejsze. Widać to, młodzi ludzie są nastawieni na zupełnie inne rozliczenie czasu pracy. A przecież chcę oprzeć na ludziach, którzy do tej pory pracują, ale i na młodych, których chcę pozyskać. No dobrze, to zakładając tak teoretycznie 7 kwietnia zostaje Pani prezydentem, rozmawiamy za 5 lat. Jakie to jest miasto za 5 lat? Tonące w długach, czy wręcz przeciwnie? Myślę, że wręcz przeciwnie. Jestem ekonomistą i chciałabym, żeby to miasto wyszło również w kwestiach finansowych, ten dług się znacznie zmniejszył. Chciałabym, żeby był dalej miastem, które się rozwinęło, gdzie chętnie przyjeżdżają inni je odwiedzać, że mieszkańcom żyje się dużo lepiej, że młodzi wracają tutaj, że mają tutaj swoje miejsca do zamieszkania, miejsca pracy, że tutaj rodzą się nowi obywatele naszego miasta i liczę na to, że tak się stanie, bo Świnoujście myślę, że na to zasługuje. Chcę również, żeby młodzi ludzie, którzy mają swoje talenty, te talenty rozwijali i za 5 lat okaże się, że mamy kogoś takiego, że zna go cały świat, bo przecież patrząc na to, jak młodzi ludzie podchodzą do spraw związanych z taką samorealizacją, to widać, że nie mają już takich barier, przynajmniej takich jak ja kiedyś urodzona w latach 70., że pewnych rzeczy
człowiek się wstydził. Dzisiaj są otwarci, znają języki obce, potrafią porozumiewać się ze swoimi rówieśnikami na całym świecie, nie ogranicza ich miejsce. I myślę, że takimi obywatelami świata chciałabym, żeby byli nasi mieszkańcy Świnoujścia. Mamy przepiękne miasto, miasto, które odwiedzane jest przez, można powiedzieć, że obywateli wielu państw i zachwycają się nim. Myślę, że należy to utrzymać. Myślę, że jest taka możliwość, żebyśmy wspólnie, oczywiście patrząc na to, jakie będą potrzeby mieszkańców, bo one się na pewno też będą zmieniać, te priorytety. To, co jest istotne i ważne, to jest to, żeby wszyscy czuli się tutaj, że mają możliwość nie tylko pracy, ale takiego spędzania wolnego czasu. Bo proszę zauważyć, dzisiaj ja szczególnie widzę przy tym młodym pokoleniu, że są bardzo mocno nastawieni na to, żeby się samorealizować, żeby mieć czas wolny dla siebie, żeby móc odpoczywać na świeżym powietrzu, móc skorzystać z tych dóbr, które mają, które je otaczają. I takiego miasta chciałabym, ekologicznego, przyjaznego, pozytywnego, gdzie każdy może podejść do prezydenta miasta i powiedzieć mu, jakie ma potrzeby i takiego, który wiedziałby, obywatel, że ten głos jego będzie wysłuchany. Szanowni Państwo, to by było na tyle. Moim i Państwa gościem była jedna z dwóch kandydatek na prezydenta miasta Świnoujście, jedna z czterech ogólnie kandydatek na prezydenta naszego miasta, pani Dorota Konkulewska. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję Państwu, dziękuję Panu.